Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzcy i witam was w kolejnym materiale na kanale z serii, z której dawno nie było, czyli z World of Warplanes, tak jak widać na ekranie, o tytule. Także do zobaczenia za chwilę w powietrzu albo w garażu. Chodźcie, kamikadze, gościu. Teraz zniszczyłem go. Nie mogę cię przycelować. Wow! Się. Wleciałem w twój ogień. Co? To jest budynek! Wow! Ty jesteś ślepy. No, nie myślę, że dlaczego ja noszę okulary. Co? Ale blisko ziemi leciałem. Kurde, bela. Ty chcesz widzieć, co to znaczy blisko ziemi? Patrz na to. Już nie widzę. No. Co ty nawią... Do czego ty nawiązujesz, kolego? Kurde. Jesteśmy już w grze. Zobaczymy, czy dzisiaj Kary będzie miał więcej szczęścia niż ostatnio ze mną. Nie więcej szczęścia niż rozumu. Zawsze można próbować. Nie to, żebyśmy go posiadali. Co ty się sugerujesz? Nie, nic. Nic poza tym, że mnie zabiłeś w Wormsach. No co? Dobra, jaki tier? Wszystko mierne, także. O, czyli piątkę masz wyrobioną? Nie, no, piątki nie mam, ale chyba. Ale. No Nie, właśnie nie mam. dlatego się pytam, jaki tier chcesz. Mam do czwartego. Czekajcie, przecież ja muszę. Ja głupi jestem, muszę sobie tego. Ja muszę sobie czat otworzyć, bo ja nic nie widzę. Dostałem powiadomienie o Overwatchu twoim. A, jeszcze rozumiem, nie widzę. No. I jak gotów? No to startuj, bo to ja No już nie dałeś dałem. gotowości. Jak nie dałem gotowości, jak ci dałem Znaczy, bo to gotowość? się nie wysiada, że dałeś gotowość. Oczekiwanie na No Harry jeszcze Potter nie. Snipe. A formalnie angielskiego nigdy nie opanowałem. Bo ludzie mówili, że to takie łatwe, nie? No teraz, że... Powiedział gościu, bo mówię, że to takie proste, nie? A on mówi proste? Chciałbym cię usłyszeć, jak czytasz instrukcję po chińsku. Nie? A ja mówię, proszę bardzo. Takie. Aż wykochował mnie, no. No, takie powiedział nagle, o ku... Ego macie. Chodźmy z tym myśliwcem, też bombowcem. Możliwie trzy bombowe w końcu. Są jakieś Dobra, te. udało mi się ten. Dzisiaj latam o wiele lepiej. Niż ostatnio? Tak? Niż ostatnio. No, nie mogę go trafić. Mi się broń przygrzała. No dobra. Jak mówisz? Wybuchłem. Widzę właśnie. O, Pozdrawiamy Miamej. gościu ma wyłączony silnik. To go załącz. Nie, ja tylko bot. Nie, to z góra. Nie, Do czegoś nawiązujesz? gdzieś bym śmiał nawiązywać do czegokolwiek. O, bot leci. No dobicie. W lotnictwie to wam powiem, że ewidentnie bardziej wolę te. Wolę angielskie maszyny niż. No, T20, T35, T3 kogoś zniszczyło? Chodź, gościu. Wow! Grzmotne w kontrolę lotów! Uff! No skurde, zestrzelili mi go, no. Zestrzelili mi go. Zastawili mnie. To taka sama heczka. Panie Sitleniwiec! Znaczy, skojarzyłeś, z czego to było? Tak. Bo od lat oglądałem epokę lodowcową. Chodź tu, gościu. Daj się Każdą trafić. część. Nie, każdej może nie, ale... To jest to coś już myśli.
No to jest gracz, to. Musisz szukać, żeby nie myślał. Nie takie chary. Ja coś sugeruję. Spoko, mam go na celowniku. I mam go, dziękuję. No coś wybuchło. Jeden samochód, tam jest ten samochód. Demon. Samolot. Samolot. Tak, chodź do kamikadze, gościu. Zniszczyłem go. Miałem właśnie i widzę, jak spadasz. Wiesz, ja żyję. No, ale twój samolot nie. Jeb. Wiesz, mówię, że samolot przeżyje. Powiem. Więc to jest najlepsze? Dopiero teraz umarłeś. Wiesz, ja żyję. A na kamikadze, nie? To przeciwnik zginął, nie? Ja żyję, przeciwnik nie. Chodź na czołówkę. No to znaczy, że nie ma friendly frajera. Silnik mi się przegrzał. Kurde. Chodź tu, silnik mi się przegrzał. Chodź tu. Easy target. Lecą wrogowie. Tak, jej, pary. Ile masz HP? Full. Ja mam 81, bo wdałem się w bójkę z nimi. Dobra. Ale atakuje ich strefę. Dorf flag strefa. Uwaga, nas ściągają buszę. Wkrótce nie będziemy mogli zapewnić wam wsparcia. Chcecie? Odbiór. A, czyli za chwilę nie będzie można tego... mieć możliwości respawna. To się rozbije, zanim przyjdzie co do czego, żebym jeszcze się odrodził z full HP. I bitwa, dziękuję. I się odrodziłem. Z full HP. No, z full HP. To chodź tu, gościu. No to jest dwupłata, dwupłata będzie ciężko wykołować. Mamy tą silną burzę! Nie możemy kontynuować! Zatamte to pasmy! Myślicie? Nie, nie, słyszymy. No wiesz, przy burzy można byłoby nie słyszeć. Dlatego się nie dziwię, że mówią. Dobra. Nie mogę go trafić. O Jezu, gościu chciał na kamikadze mnie wziąć. Obróć się, kary. Dobra, zestrzelony. A dobra, jest. Zniszczyłem koleżkę, który tutaj nas atakował. Bardziej adekwatne słowo. Ja ci powiem, ja ze średniakiem będę się zaraz lał, tylko muszę go pierwsze dogonić. Dobra, zestrzelimy. Tak trzymać! Już prawie wygraliśmy! Już prawie wygraliśmy! A ja nie mamy tego, nie mamy odrodzenia strefy, więc to będzie dopiero coś. A, ty poleciałeś całą was atakować? Tak, poleciałem na ich bazę. Gin, gościu! A ja ten typ nie może się zdecydować, czy atakuje, bo... Gdzie jesteś, kolejny gościu? I'm here. Double kill. A to są jeszcze jakieś te. Ja go próbuję dogonić. Cały czas. To jest bombowiec? Ja to mówię, że to jest bombowiec? Tak, bo on ma myśliwca, że myśliwca. No, w końcu strzelam w niego. Tego strzelającego z tyłu ma. Gin szybciej. 84 myśliwiec. No wreszcie go zniszczono. Goniłem go chyba przez pół bazy. Ej, to jest polotka. Dobra. Idę ci pomóc. Ty jesteś malutki. Robiąc sobie petkę. Latając. Ej, te boty zaczynają. Oj kurde. Skrzydło szkodzone. Oh shit. Lecę do ciebie. Ja się rozbiję zaraz. O, dobra. W ostatnim momencie przed tym, przed górą skończył się bitwa. W ostatnim momencie. Przed twoją śmiercią? Tak, bo prawie już w górę leciałem. O, najwięcej zrobiłem, wow. Czym ty grasz w sumie?
Myśliwcem. Dobra, myśliwcem, to jest bitwa myśliwców, ale czym ty grasz tak ogólnie, z nazwy? FW-159. Bitwa. Aha, jest bitwa nocna. Super. Ja nawet nie przyspieszam jeszcze. Jestem pod pelotką. Jakie to ma dźwięki, kurde. Nie zalepuję, cholera. Ładowałem trochę w odstrzał jego bottom. A Trafię go. ja muszę zniszczyć działko przeciwlotnicze, więc... Niech to się broń przygrzewa w tym myśliwcu. Kurde. Przeciwnika na dupie. W dupie to mam. Tak mówiąc Dosłownie. szczerze. Uwaga! Przeciwnik koncentruje siły w pobliżu lotniska. Mam! Dobra, zadanie zrobione. Chciałem, że to trafię. Wyrobię! Uff! Wyrobiłem! Ej, Bristol jest naprawdę porządną maszyną, bo naprawdę ładnie wyrabia. Muszę się poczekać, aż mi się broń ostudzi. O Jezu, silnik mi też dopiął. Ej, świetna maszyna, ci powiem. Ja nie mogę Podoba mi powiedzieć się o swoim. Bristol. A no to bo ty latasz jakimś niemieckim złomem. O ty kuźwo. Jest! Zrobiłem! Zniszczyłem, ale ledwo co wyrobiłem na zakręcie. Chodź tu, ileż można do ciebie tłuc? Wreszcie. Kogo jest strzelam? To nie było nawiązanie do czegoś. Robiłem skrzydło. Chodź tu. Wortemerze byłoby Jaki zdecydowanie unik trudniej. przede mną zrobił? Co, Bristola się boisz? Chodź tu. Nie mogę cię przycelować. Wow. To było bliskie. Muszę przyznać. Ej, jaki ja mam Ja go idealną stronowałem. maszynę? Serio? Ja go stronowałem, muszę. No. I Ej, wiesz przeżyłem. co? Ja się zakochałem we własnej maszynie, bo naprawdę jest to super maszyna, bardzo zwrotna. Tu się zaraz broń znowu przegrzeje. To za niemiecki. Nara, już i bum. I zniszczył Bristolem kogoś. To jest góra! Kto tą górę tu postawił? No nie wiem, natura? Nie, Gdzie mnie tym dwupłatowcem atakujesz, Bristola, co? Bristol to jest jedno czy dwupłat? Dwupłatowiec, a Bristol jest jednopłatowym samolotem. Trafiaj go! Dobra, zniszczyłem go. W końcu. No, trafię. Dziękuję. Zestrzelony. Trafię go, Harry. Ej, z jakiej on odległości ten Bristol? Ja mogę w niego ładować te samoloty z odległości kilometra. Masz te działka na maksa, czy? Nie, właśnie to są podstawowe jego działka i on jest taki mocny. Gdzie on jest? Tu jest. Jezu, teraz dopiero dostałem przeciągnięcia? Ja Przeciążenie pierniczę. chyba. Przeciągnięcie. No zabrał mi go, to zawsze. Zabrał mi go. F, nie? P40 coś tam. P20. Tego P coś tam czuję, P38. Tu masz ze dwa samoloty jeszcze dodatkowe. O, Gdyby mi się ta góra nie przegrzewała szybko. T2. Mój się aż tak szybko nie przegrzewa. Ale ty masz Amerykańca, ja mam Niemca. Ja mam Anglika. Czyli Amerykańca, dobrze powiedziałem. Staranowałem go. Kogo? Walentego? Chodź tu. Znowu? No, On tu zabił Valenti. silnik. Znaczy, dobra, to nie jest Valenti, to jest kto inny.
idziesz ze mną na dno, chłopie. Jak masz mi silnik zepsuć, ty to idziesz ze mną na dno. Nie mogę go dogonić. A ja muszę szybować. Dobra, udało się go dorwać. Wiesz, że ja załatwiłem gościa szybując? Moje rodziny takie... kiedyś metało szybowcem. I takie leciałem szybując i takie elo siema. To koniec. Nie mamy już jak się do was wstawić. O nie, o nie, o nie, o nie. Prędkość mi spadła do zera. O nie, zabił mnie. No i prędkość spadła do zera, prawie się wywaliłem. D6i mnie staranował. Mówisz? A, no, a tak ładnie mi szło. Nie mogę go trafić. Nie zgin. Ciężko będzie. Dobra, zniszczyłem. No kurde, cały samolot uszkodzony, znaczy dobra, no cały. Silnik mam uszkodzony, a jeszcze żyje. I rzeki. Teraz ile? Nie zgin, to cię będę spektatował. A! Się broń przegrzewa co chwilę. Chodź tu, dzierdy go. Nie mogę cię namierzyć. Jakie mocny. Nie. Patrz, nie mogę go do... gonić. Jackie, czy granata. Cześć Jackie, witam przy okazji. Wybacz, że dopiero teraz odpowiadam, ale było emocjonujący był pojedynek szybowca Bristola, w sensie... samolotu, który stał się szybowcem na kogoś, kto na samolot, który miał silnik i zginął. Dobra, trafię. Cześć bazę, Harry, że ja miałem samolot, który szybował, a chłop był na tym. Mówiłeś to już przed chwilą. Chłop miał silnik i zdechł. Masz wiadomość. Nie. Jego myśliwiec tył mnie zniszczył. Pilot jest ranny. Zginąłeś, zgadłem. Zginąłem. Jego tylny myśliwiec mnie zestrzelił. To drogo u mnie materiał z samolotów się pojawił bardzo dawno temu. Zresztą jak ja to zmontuję, to będzie najprawdopodobniej widać na ekranie, kiedy się ostatni materiał pojawił. A być może będą się pojawiały częściej samoloty u mnie. Ja na pewno będę się starał, widzowie, często sobie... O, jesteśmy w Egipcie, a propos hieroglifu. Gdzieś ja powiedziałem, że rozgrzane piaski. Stary, czy ty napisałeś to po to, żeby... żeby tego, żeby powiedzieć, że będziemy zaraz w Egipcie? Nie. Aha, rozumiem. Exactly. To tak zwane trzecie oko. Ja mam bombki jeszcze. Ui. No gdzie mnie kurde atakujesz, gdzie tylko jedno, chodź tu. Ja atakuję obronę przeciwlotniczą. O, zniszczyłem ją. Trafiłem. Zniszczyłem ją i ocalałem z ataku na drzewo. Myślałem, że na Pearl Harbor. Aha. Dobra, nieważne. Coś mówiłeś? Rozbiłem się przed tym, bo nie zdążyłem podciągnąć przed bunkrem. Trafię tą bombą, czy nie trafię bombą? Ja nawet nie wiem, czy ja mam bomby. Tak mówiąc szczerze. Jaki to kurde ma myśliwiec? Mały temer zadaje, znaczy myśliwiec tylko ten strzelec tylny. Dawaj samolocie obrony, co żeś był takim kozakiem, a teraz uciekasz? Nie, obróć się. Widziałeś to? Dobra, rzuciłem bombki. Widziałeś to? Ale chyba nie trafi... O, trafiłem coś. Ui, prawie tego. On jest tak zwrotny, że to jest szok, widzowie. No to masz myśliwca. Są ciężkiego bombowca. Chodź tu! Nie trafiłem. Jak?
Oni je trafić nie mogą! A, nie mogę trafić tego. O, to góra jest! Wow. Największym zagrożeniem dla mnie jestem ja sam! I obrona pelotu. Nie! Ja nie zostałem zniszczony przez pelotkę. Ja się rozwaliłem. Napisane, że gracz się rozwalił. Nie, bo on we mnie strzelał w momencie, kiedy się rozwaliłem. Dlatego ci mówię, największym zagrożeniem dla mnie jestem ja sam. Dobra. Póki co muszę lecieć przy ziemi, tylko pytanie, czy mi się bomby załadują, czy mi się... Teraz. O, góra. Wow. A jak ty przełączasz się na bomby? Ja się nie przełączę na bomby. Mam celownik pod samolotem. Tak, że wiesz. No ale jak ja idę w dół samolotem, to ja... Innego strzelca go zestrzeliłem. Co za ty? Musisz umieć się jakoś przełączać na drzewo. Bomby. No kurde, serio, zasięg straciłem? O, Harry, masz pół HP, widzę. No co ty nie powiesz? Już od dłuższego czasu mam pół HP. Chciałem zauważyć. Może. Ja się zajmuję przeciwnikiem. Ja też. Serio, gościu? Ja czuję, lecę do góry nogami. Obróć się, Harry. Trafiłem. O, no kurde. Zestrzelili mi go, no ciozia. Co za bagietki. Dobra, ja atakuję to lotnisko, które jest z boku. Ty, znowu z boku dam? O, rafineria. Rafineria mi się kojarzy tylko z jedną grą. Resident Evil? Jak byś go się wezwał? No ciekawe czemu, wcale nie dlatego, że ja wam komentuję ten mecz, te wasze gry. Nie, nie, wcale. Jakby co widzowie wyjaśnienie u Emiczek i u Harego. O, to jest samolot. Brawo, Harry, grasz samolot i że Emiczek ma o wiele większe doświadczenie jednak, nie? No w sumie... No bo ona dłużej gra, czemu. Wiesz ile ona grała w Resident Evil? Jedną grę zagrała. I to w remake'a. Widzę, że mam przeciwnika na ogonie, kurde. Otrzymujemy raporty o szybko pogarszających się warunkach atmosferycznych. Wsparcie nie będzie mogło do was dotrzeć. Słyszycie mnie? Odpiąłem. Robiłem tylko. O, siema koleś. Siemanko. Dobra, tak. Poleciał do was jeden z samolotów, nie? Lekkich. Ja się może rozwalę. Masz jeszcze 20 sekund. To... O. A, myślę, że ty jakoś zeszłem, to się rozbiłeś w tym momencie. Ja się może rozwalę, widzowie, i zrespię na nowo. 10 sekund i mam 8, żeby tego. Jeśli się okaże, że nie jestem w stanie lecieć w ogóle. Mamy tu silną burzę! Kontynuować! Wracamy do bazy! Słyszycie? Słyszycie? Nie słyszymy. U mnie był inny komunikat. U mnie był komunikat, to koniec. To jest samolot obrony. Nie to chcę, kurde. A to jest dwupłot, o cholera. A dwupłotem będzie ciężko, wykołować. Ja gram jednopłatem. Ja też gram jednopłatem, bo ja gram tym, bombowcem. Widzowie, jeśli pytacie się, którą linię będę robił dalej, po tym jak osiągnę Spitfire'a, nie? To już wam powiem. Będę szedł po B-51 Mustang. Dobra, atakuję bazę wroga. To myśmy się przydali do bazy vloga. Nawet gładko poszło. Przylali, ale potem pozwolili wyjść, także... Stary cytuję, kurde, filmy. Rozwaliłem hangar. My się panowie nie lubimy, nie. Aż tak. No chodź tu z tą samolotem pelotu. Już nie pelotu, tylko tego. Oj, płonę! A już nie masz możliwości respawnu. I mam uszkodzone skrzydło. Nie wiem, skrzydło to ja też mam. Silnik nie działa. Skrzydło to ja też mam poszkodzone, także wiesz. Płonąłem. Coś nie punktuje. Wróć się!
Takie, powiedziałeś obróć się i mi się to skojarzyło, nie wiem czemu, z Puzonikiem. Tego też nie wiem. Nie, bo wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że on takie mówił, on takie wydarł się ostatnio na odcinku. Zatrzymaj się! Bro, uciekłem im. Git. Zresztą jeszcze sobie chyba mogę zregenerować, ale nie dużo. W Egipcie umieramy, widzowie. A propos hieroglifów. Dla ciebie hieroglify to też to, co opisze mi Jamej. Kurde, jeszcze mi silnik rozbił. Silnik. No może tu zrobić silnik i ster. Nie, skrzydło masz. Znaczy skrzydło i silnik, o tak. I cały samolot. Gdzie są ludzie, kiedy są potrzebni? No właśnie. No nie wiem, no od razu zginę, to wyszedłem do garażu. W sensie do hangaru. No, a ja widziałem, jak spadałeś. Spadałeś z urwanym skrzydłem. Aha. Wyglądałeś jak tu pole w trakcie... Dobra, nieważne. No właśnie. 7000 znowu na samej górze, kurde. Klocków nabił sobie. A grałem bombowcem, więc to jest dość trudny ten samolot do sterowania. O wiele lepszą zwrotność. Taka różnica. Zrzucę 5 tych. Zniszczone samoloty przeciwnika. 5. Zajebiście piękny jest ten myśliwiec. O, mam bombki jeszcze, chyba. Tak, mam 4 bombki. Jestem co bombę zrzuciłem. Ups. Kto zapłaci za operację tych ludzi? Ups, sorry, chcę emocji. Dobra, polecam. Sorry, że co? No co słyszałeś? Nie dosłyszałem właśnie i takie... Sorry, że co? Jest, jest, jest. Wsparcie mi potrzebne. Fajnie. Ja ci nie mam jak pomóc chwilowo. Dalej, jego. Powiedziałem tak blisko ziemi, że chłop pomyślał, że ja będę podchodził na budynek, co zrobiłem teraz. Ale ja ci powiem, co się stało. Chłop polecił za mną i walnął w tego obronę przeciwlotniczą. To przynajmniej będę miał co dorzucić do siebie na materiał. Tak, ja robię odcinek, a Resul robi live aktualnie. Ja wiesz co, ja go nie widziałem, ja tylko usłyszałem, jak on się rozbija za mną. Nie, tu są drzewa. Co drugą polecam bardzo gierkę Combat Wings, Bitwa w Wielkobrytanii. Też bardzo fajna gierka. Przyjemna. Ja słyszałem o grze, która nazywa się Bitwa Anglii, ale nie mogę sobie przypomnieć, gdzie ona jest. To ja ci powiedziałem nazwę gry, którą ja grałem. Combat Wings, Bitwa w Wielkobrytanii. A, to się nazywa Bitwa Anglii, mój drogi. Bądźmy prawidłowi. No, ja ci mówię prawidłową nazwę, jaką była nazwa gry. To co ja grałem. Wyrobiłem się. Wleciałem w twój ogień. To? To jest budynek. Wow. Ty jesteś ślepy. No, myślę, że dlaczego ja noszę okulary. Tego. Ja mam dzisiaj jakiś talent do trollowania tych graczy. Samolotów. Albo samolotów, albo graczy. O! Jakie nie, to ma smugi dziwne. Dosłownie. Chłop znowu poleciał za mną i znowu w budynek walnął. Zabieram flaga, dziękuję. Tak jak na tym. World of Warships? Nie, Dead Island. I nie mówię tu o fraga, tylko o czym innym. A ze kartę ci zabieram w kółko. Nie. Ale to nie twoja wina, że nie umiesz. Nie umiesz mi kasy zabrać. Co to było? Kto by mnie uderzył? Patrz, gościu. Trzymaj ręce do góry nogami. O, zastrzelim.
Po pelotce, dziękuję. Ziemia! Most! Halo, tu ziemia! Zero. Ale zdążyłem bombę puścić. Ale robiłem przed mostem. Zdążyłem przynajmniej bombę puścić, jutro dobrze. Ja to jest ruskie stierwo. To się nie dziwię, że zginął. Przecież, że nie, to ja wiem, o co chodzi, ale z przeciągnięciem? Przeciągnięcie polega na tym, że skrzydła tracą siłę nośną i lecisz za ostro w górę. Dobra, a przeciążenie? Skrzydło... Przeciążenie polega na tym, że masz za duże... tego, za duża siła pcha cię w siedzenie. Może to sprawić, że nawet stracisz przytomność. Okej. Okay. Można się czegoś dowiedzieć przynajmniej. Łatwo ci powiedzieć, kurde. Łatwo ci powiedzieć, ja się rozwaliłem. Nie. I to kole się nagrodziło. Jak jesteś, kurde, gościu mądry? Chodź tu, kuźwa, teraz uciekasz. Dobra. Ryskie. Blier. To złe. No ludzkie to złe. Kurde, chciałem atakować jednostki naziemne, a nie mam jeszcze bomb. Super. Zawsze możesz sobie je zresetować, wiesz, w jakiś sposób. No i koniecznie, bo nawet jak ginąłem, to i tak... To jest. Tę kamerę jakoś dziwnie dało. Ty! To ty mnie wtedy trollowałeś. Dobra, gin. Gincie tego. Gini. Przypadnij. Jakie szczetanie. O, gin! Kurde, szybciej. Ile ty masz KP? Dobra, pelotka rozwalona. O, dziękuję. No kurde, nie mam zasięgu na pelot. Znaczy no, nie na pelot, tylko na te. Na... No przeciwnika na ogonie, kurde. Ile was tu, kurde? Jestem jeden sam bidny. Ze mnie atakuje to. Nie możemy kontynuować, ja zaraz zdechnę. Kurde, tylko na mnie leci, kurde. Leci na mnie. Dobra, a ja lecę na gościa, który mnie rozwalił ostatnio. Ja próbuję strzelić, kurde, innego kolesia cały czas. Punktując do niego. Mnie dwóch gości strollowało, wiesz? O to chodzi. No chodź tu, gościu. Pomogę ci. Gdzie mi tym ruskiem? Ej, sam gram ruskiem aktualnie. Chodź tu, kolego. O nie, kurde. Ale to nie fair, turbulencja zaskrzydła. O, byłem drugi w drużynie, spoko. O, ja byłem pierwszy, wow. Co za przypadek? Gość ma więcej damage niż ja. Dobra. Piloci, pokażcie, na co was stać. Lećmy! Że się nie rozbijałem, chciałem zauważyć wcześniej. A może to się zmienić? To dajesz, atakuj. Zrzuciłem bombki i tylko bombkami chyba nie trafiłem. No sojusznik się rozwalił. Sojusznik. Mogę go trafić? Kurde, ruszyłem sobie myszką. Niekoniecznie tak jak chciałem. Uuu! Bum. Znowu kogoś trollowałem, co? To mnie punktuje. A ten? To jest strzelam. Wcale nie było nawiązanie do czegoś. Do czego nawiązujesz, kolego? Nie, do niczego. Do niczego? Wcale to nie jest nawiązanie do mnie i do tego, że ja nie wiem, w co strzelam. Nie, wcale. No i ile jeszcze się, kurde, będziesz koło w kółko? Koło w kółko, tak. Pelotka? Okay. Dobra. Słuchaj, kurde, dobra. Za nisko. Przejąłem bazę, dobra. Ale blisko ziemi leciałem, kurde, byle. Ja? Ty chcesz widzieć, co to znaczy blisko ziemi? Patrz na to. Już widzę. No, to jest blisko. Właśnie widzę, co to jest blisko ziemi.
O, to tak chciał wiedzieć, to miałeś prezentację praktyczną. Ale piękna prezentacja, co się czepiasz? Co mi mówisz, no? Takie kiedy mówisz, panie pułkowniku, ja umiem latać. Jak pan lata? O tak. I rozwalam samolot. No, chodź tu. Co było? To byłem ja. Staranowałem go i on, a właściwie to on mnie. Sojusznik się staranował ciebie. Nie, to nie sojusznik, to był wróg. To był sojusznik, bo widać, że to jest sojusznik. Nie, na czerwono był. I widziałem, jak umiera, więc... No to miałeś jakiś błąd. Dobra, ja mam połowę hapsów, więc zrobię jedną rzecz, która jest ważna. Jestem znowu? Robię o to. No może, akurat w tym momencie zniszczyłem samolot. Chcę wybuchać w tym samolocie, ja zniszczyłem samolot. Chodź tu! Dobiję cię! Ukradłem. Parakill Stealer. Zostanie tych agresji wcześniej. Ja się zastanawiam, co mają inni gracze, gdy widzą co chwila tą czaszkę. Nie wiem, co się domyślą. Co oni sobie o mnie myślą? O, chłopiec, takie chłopiec kamikadze, nie? O, trafił. Aha, zabrali mi go. Trafiaj go. Teraz mi się broń przegrzeje, kurde. Daj się, nie kołuj się ze mną, tylko chodź tu. No, Harry na pewno widzowie zagra jeszcze ściągo, tylko że pewno albo wieczorem. O, zniszczyłem. Mi się słabo zniszczyłem. Fajny nick sobie zrobił. Ale to nie dolatuje do niego. Super partia. I to wcale nie było tego skierowane do konkretnej osoby. Co ty do czego ty nawiązujesz, kolego? Kurde. To ty będziesz jej zaraz potrzebował. Bo właśnie mi skrzydłem zahaczył. No ale... Jakby lecenie na tarana na bombowce to jest tak samo inteligentne jak... nie wiem, jak taranowanie... Jak to, że on wleciał prawie we mnie i... A i tak zginął? Nie o to chodziło. To jest tak samo mądre, jakbyś taranował... Nie wiem, też czwórką małka. Tak samo inteligentne. Albo Yamato za pomocą Tirifica. To chyba pierwsza bitwa, gdzie ja zginąłem. Więc... A nie, sorry, druga. Ja atakuję mogę? Niemca. Też kogoś atakuję. Też Niemca. To chyba ten Niemiec, którego ty żeś... O, mam. Dobra, zmieniłem się w szybowiec. Byłem 6 metrów od kościoła. Okej. Ale wiesz, co należy zrobić wtedy? Utrzymać skrzydła poziomo i po prostu lecieć przed siebie. Więc, jeśli masz uszkodzony silnik. Mam rodziny, które mnie nie latały na szłasach, więc wiem co jest. Jak się... Odciąłem mu skrzydło i leci wpadł w korkociąg. I bum. Którego przed chwilą rozbiłem. To była kiedyś taka reklama, nie pamiętasz? Pamiętam. Do jest kitu ten... Nie polecam nikomu i bumu, bo nic nie pomógł mi. Nie wiem, co to było, czy to był jakiś ból głowy, czy co? To było od bólu głowy, stanów gorączkowych i tak dalej. O! Potrafię. Poziom 5 myśliwca mam, widzowie. No. Chodź tu. Mogę cię trafić? Widzę, że strzelasz tego samego, co ja. No, bo ty już tu. Innego sobie. Zgubiłem go, a tu? Wiesz co, on jest za wysoko dla mojego Bristona, bo nie jestem w stanie znieść się tak wysoko jak on. No to jest bombowiec chyba, z tego co ja widzę. Myślę, że z broń przegrzeje, kurde. No i zwiał mi, no super! Zwycięstwo blisko! Brawo! Zwycięstwo jest blisko! Ja tego nie powiedziałem przed chwilą. Chodź tu, gościu. Czy mogę cię trafić? Okej. Okay. Zostaw moją bazę! Lecimy pomóc tym czymś.
Zostaw gościu moją bazę. Ja składam broń. Kondolencje. Zestrzeliłem. Trzymajcie się. Teraz głównym celem jest utrzymanie inicjatywy. Daliśmy radę. Ochroniliśmy naszą bazę. Jestem z was dumny. Wracajcie do domu. Dobra i olo, mieliśmy całościowo wszystko. Co to jest? Polowanie na sokoła, o! Także ładnie nam dzisiaj poszło. Także u mnie dokończymy materiał. Pozdrówcie ode mnie Julkę, jak coś widzowie. Dziękuję wam za udział, trzymajcie się, hej hej. Do zobaczenia w następnym materiale. Na razie. Cześć! Would anybody like some pound cake?